Żona Justina Bibera, modelka oraz osoba medialna. paznokcie do, dodała na swojej Story z 5 czerwca. Dziękuję Basiu, że wrzuciłaś i zrobiłaś ładne skrinki, szalone pazy, mokre na mokre. I to jest pokazane w kursie, który ja chcę zrobić? W kursie, który ja nagrałam w 2016 roku. Snake skin. Naprawdę każdy z Was da radę to zrobić, bo to jest po prostu kropelki mokre na mokre, tylko nie każdy produkt się tak ładnie będzie rozlewał. Więc też trzeba wiedzieć, jakim produktem to robić albo na jakim tle. Bardzo ładne, to jest ciekawe. Fajna, fajna, ciekawa stylizacja. Może nie do końca moje gusta i nie do końca ja bym chodziła, ale czuję to. I dzięki tutaj Basi możemy to zobaczyć, bo raczej to pewnie zniknęło. Zobaczymy. No właśnie, teraz mam zupełnie inne paznokcie. Jakiś Baby Boomer, czy tam co to tam było na kwadracie, czy na balerinie. Tu są jakieś widoczne. A też coś na nich ma. Mokre na mokre. Na takim sztardowo-pomarańczowym kolorze yy, brąz. Bardzo ładnie to wygląda. O tutaj. Bardzo ładnie to wygląda. I to jest naprawdę łatwe, szybkie do zrobienia. Zobaczcie. Na takim rudawym Wystarczy porobić takie krople brązem. To wszystko na hybrydach działa. Tylko nie wszystkie hybrydy się tak ładnie będą rozlewać. No i to było ciekawe. I ona dużo właśnie potworzyła takich trendów. A te różyczki, nie, truskaweczki też są super. I takie podobne pazury robiłam w 2013 roku klientkom. Tylko nie były to truskawy, tylko takie właśnie różyczki na, na jasnym różu pudrowym. Różyczki czerwone robiłam z zielonymi. Z zielonymi listeczkami, pamiętam. Bardzo lubiły to klientki. No, glazed. Szukam jakiegoś glazed. Ona czasem używa, ale ona już to stworzyła dość dawno temu. Te są piękne. Zielony neon z różowymi, wypukłymi zdobina, zdobieniami. No dobra, to jest super. Może ja nie lubię zielonych i ja bym nie chodziła, ale na niej to wygląda świetnie. W każdym razie, no, Hailey specyficzny ma gust. Pazurowy, ale spoko, nie?